Patrzcie na to. Co to jest? Czy to jest kanister? Doskonały na obecne czasy, bo moi drodzy, paliwo drogie. No to zaopatrzyłem się w taki kanister. Zobaczcie. A co to? Tu ma tu otwarcie. A nie, to jest Farming Simulator 22. Moi drodzy, to jest press pack z Farming Simulator 22. I zrobimy sobie unboxing, bo myślę, że jest bardzo, bardzo fajny. O kurde, zgubiłem gdzieś kluczyk. Nie wiem, jak ja to teraz otworzę. Powiem wam, że ciężkie to dosyć jest. Trzeba trochę się szarpnąć, żeby to podnieść. Normalnie, ty przerobili zwykły kanister na presspaka. Zobaczymy, co jest w środku. Będziemy sobie otwierać, wyciągać po kolei wszystko. Łe, to gra dla kogoś z was musi trafić chyba. Gra Farming Simulator 22. Wciągnąłem się w farminga tak jak kiedyś, chociaż powiem wam, że nie grałem 2 lata w farminga i w farmingu wszystko jest dla mnie teraz jakby takie nowe. Dobra, to mamy. Tu mamy coś ciekawego. To jest New Holland. Co to jest? Ja wiem, co to jest. Wiecie, co to jest? To jest chyba rękawica do czyszczenia szyb albo coś takiego. Patrz, ziomek. Żebyś sobie rączki nie zmarzł, jak będziesz odśnieżał swój samochód czy tam skrobał, to tu masz taką jakby rękawiczkę, woreczek taki. Super sprawa, bo akurat ostatnio myślałem, żeby sobie kupić. Co prawda mam już jedną, ale chciałem kupić sobie taką trochę większą. Krobaczka New Hollanda, ziomek, nie ma żartów. Jedziemy dalej. W ogóle to całe, to wszystko jest tutaj drewniane. A czekaj, a co? Zawieszka! Zobaczcie, taka zawieszka jak z ETS-a, nie? Takie, ja nie wiem, no takie po prostu, o, materiałowe. Jedziemy dalej, bo tu są jakieś słoiki, wiecie? Nie wiem, co to w tych słoikach jest. Pewnie miód. Miód nektarowy, wielokwiatowy. No dobra, tu mamy jakąś flachę. Ale to ciężko zapakowane jest tutaj. Taka szafeczka zostanie po tej. To chyba idealne dla teścia będzie. On się ucieszy z takich rzeczy. Syrop o smaku malinowym z dużą zawartością soków. Jak widzę, że on nie jest taki super gęsty, ale trochę gęsty jest. Nie, bo czasami w sklepach są takie super gęste syropy. Nie wiem, jak ten będzie smakował, ale syropy bardzo lubię. Dobra, coś tam na pobudzenie wątroby było. Ja nie wiem. Uuu, a co to? Czereśnie koktajlowe czerwone, zobaczcie na to. Ja nigdy czegoś takiego nie jadłem. Nie wiem, mogę takie coś jeść? Co to? Jakiś kolej? Ej, dużo słoiczków. W farmingu będziemy mogli sobie robić różne produkty, bo możemy sobie kupować piekarnie, budynki, robić tam różne rzeczy. Borówka? Brusznica? Co to jest? Jest jakaś chyba specjalna odmiana borówki. Tak sobie wygląda. W środku mamy... Tu mamy... Szparagi? Kukurydza, mini kolby. No, w sumie... No okej. Okay. I tu mamy, zobaczcie co. Jakieś słodycze. Cookies. Śliwka. Bajeczny. Kokosek. Miodek jest. Z miodku na pewno skorzystam i na pewno skorzystam z syropu malinowego. Bardzo fajnie, że takie coś nam dali. No i dajcie znać, co o tym myślicie. Czy wam się podobał taki press pack? Czy nie? Chcielibyście coś takiego dostać? Teraz muszę się zastanowić, dla kogo będzie gra Farming Simulator. Muszę komuś z was dać, gdzie ona jest? Tutaj. Nie otwieram jej, żeby ktoś tam miał sobie w opakowaniu. Ale jest. PC, DVD plus digital. Aha, możemy pobrać sobie cyfrowo. Mamy na płytce, ale też można pobrać sobie tak ono, nie? Żeby mieć najnowsze update'y. Także co, dzięki wam, że wpadliście na odcineczek. Trzymajcie się, cześć.